Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście DemonDS i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Long Fallen Dynasty w ramach oczywiście pierwszego dodatku do tejże właśnie gry. Mamy tak niesamowicie dramatyczną i podniosłą muzykę tutaj, że aż szok, ale od razu kojarzy mi się ona z podstawką, gdzie była identyczna albo niezwykle podobna ścieżka dźwiękowa do tej, którą właśnie teraz słuchamy. Słuchajcie, ulepszyłem sobie te rękawice, te cestusy na plus 9 zgodnie z zapowiedzią, więc teraz będzie znacznie lepiej. No i też jeszcze druga rzecz, mianowicie możemy użyć trochę tych kryształów, aby dobić poziom. Potrzebuje 20 tysięcy zaledwie, no i możemy już to teraz zrobić, także chodźmy. Niech będzie level up i jak to by wyglądało, jeżeli chodzi o level, o HP, 5 HP więcej. Tutaj też, słuchajcie, 3 HP byśmy zdobywali. A, w sumie można by to nawet zrobić w ten sposób, do ziemi trochę, tam też kilka umiejętności mamy na ziemię, chociażby armor. Mam nadzieję, że słuchajcie, to zadanie, które tutaj mamy, będzie, no, na pewno będzie rozbudowane i to już teraz można z pewnością stwierdzić. Oni się nic nie zmieniają, naprawdę, są nadal tak samo głupi, jak byli. Ale ktoś tam jakąś demolkę robi z drugiej strony. Okej, okay, ale nie przeskoczymy w ten sposób. O, odblokował się. Natomiast mam nadzieję, że to będzie to jakieś unikalne doświadczenie, no bo poszukujemy już trzeciego bossa, także jestem bardzo ciekaw tego, co to na nas tutaj czeka. Cóż takiego twórcy dla nas tu przygotowali? Jest flaga pierwsza, dlatego że tutaj tak łatwo nie doskoczymy. No, tych flag to tutaj akurat będzie bardzo dużo. Trochę mi to wygląda jak ta misja, gdzie mieliśmy tego smoka, który atakował nas z daleka przez dłuższą część mapy. O kurde. Dobra, do boku. Ej, to nawet nie wiem, czy to nie jest ta misja. Tak w sumie. Nie pamiętam już aż tak dobrze. Lepiej się wycofaj. Nie, nie, spokojnie, dam radę. To w sumie możemy zmienić broń. Nice! Jest i egzekucja. No i sobie trochę te morale podładujemy. Jak to teraz rozegrać? A, no to jest ta misja. Na 90%, kurde, no to wygląda naprawdę identico. Że to jest taki powrót faktycznie. Czyli w ten sposób tam się dostaniemy? Nie. W ten sposób się tutaj dostaniemy, dobra. Cyk, pierwsza z 10. No ale jest już umocnienie morale na pierwszym poziomie, zawsze coś. Dobra. Au. Ciekawe, czy mogę z tego skorzystać jakoś. O kurde. Lecz się, lecz się. O Jezu, jak oni mocno biją. Przerąbane. Naprawdę. Dosłownie przerąbane. Tu możemy z balisty korzystać w taki prosty sposób. Znając życie, będzie jakieś chore osiągnięcie, żeby zabić x przeciwników za pomocą balisty. Klasyka gatunku. Okej. Okay. Pozostała jeszcze jedna strzała. Kto wie, może tu się do czegoś jeszcze przyda. Mamy też kolejne przejście. Tam jest dwóch gości. No tak łatwo tego nie rozwalimy. Hmm.
Au. No chodź tutaj. Mamy ducha, żeby się wyleczyć. Fajna sprawa. Nie. Proszę uważaj. Nie, ale spokojnie. Jestem bardzo uważny. No to prawda, że jest bardzo dobrze przygotowany na pewno. Natomiast bez obaw. W ogóle mogłem z tego skorzystać, nie? Byłoby całkiem fajne. Na stówę to będzie jakieś zadanie z tymi balistami. Zadanie w sensie trofeum, nie? Kolejna mniejsza flaga. Ale wydawało mi się, że to będzie niezwykle rozbudowana misja. A widzę, że po prostu ona jest naszpikowana wręcz. Tymi flagami tutaj. Dość chaotycznie biegam, bo mamy dość duży też obszar po prostu taki do poeksplorowania tak naprawdę. Dobra, wbijmy flagę tutaj. Oczywiście bez odpoczynku na razie, więc to też tak wiecie, będzie w miarę w porządku. Może jeszcze chwilę z tym zaczekam. Liczę, że z tym się zaraz dopiero ubramy. O właśnie. Jeszcze kilka innych miejsc może być tutaj do sprawdzenia. Tu była ta kusza. Kurde. Tam dałby się wbić w sumie z tego dachu. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, chyba jednak nie. Dobra, ostatnia próba. Nie, nie wbijemy się. Znając życie, to nie tylko ja to próbowałem. O, na stówę. Okej, to jest to miejsce, które otworzyliśmy sobie. No i mamy naszych przyjaciół. A już był taki cwany, już chciał po prostu, słuchajcie. O! Proszę bardzo, kolejne. Już chciał strzelać w moją stronę, nie? Znaczy tym atak, znaczy chciał już wyprowadzić ten atak, który jest nie do odbicia po prostu. No to coś mu nie wyszło. Boję się, że mi też może nie wyjść tutaj, aby wyeksplorować to wszystko na 100%. Z tego względu, że tutaj kurde, powiem wam, bez bicia gubię się, bo to wszystko wygląda identycznie praktycznie. Strasznie irytująca jest ta muzyka. Fajnie by to było do walki, ale no nie podczas eksploracji, nie? Nie daje się to. No nie daje się takiej podniosłej i dynamicznej muzyki do eksploracji zwykłej. No to jest bez sensu. To do walki z bossem byłoby ok. Nie. Tak to nie może wyglądać. Spróbujmy to ogarnąć w ten sposób. O, kolejna flaga. Jezu, to są psy jeszcze. To jest chaos, nie? Ale faktycznie tych żołnierzy to tu jest od groma. No i co? I nie uleczyło go, bo za daleko byłem. Serio. No dobra, chłopie, wstawaj. Przydaj się do czegoś chociaż raz. O Boże. No i zabił mnie! Pierwsza śmierć DLC. Taka totalnie randomowa mam wrażenie. No ale jest, niestety. Trochę przekombinowałem. Za dużo tutaj naraz chciałem zrobić i trochę za bardzo zlekceważyłem tych przeciwników. Trzeba było po prostu skupić się na nich.
No i ich wybić, nie? No nie, tu nie ma jakiejś takiej normalnej opcji. Okej. No tak można rozegrać to na przykład. Dobra, a obrócimy się w lewo? Nie. Można pamiętać też o tym, że kiedy skaczemy, to przeciwnicy w tej grze nas nie słyszą. Co jest dość dziwne, no ale widzą nas jak najbardziej już, nie? Ej! Chciałem mu w łeb trafić. Trochę nie wyszło. Udało się, ale blisko było w sumie jakiegoś głupiego zgonu. Tu też by się aż prosiło, żeby w nich strzelić. A, tu jest ten pies, dobra, który oczywiście zaalarmował resztę. Ale tak chyba bardziej wizualnie zaalarmował niż faktycznie, bo widzę, że nikt tutaj nie ściągnął w to miejsce. To nie jest Sekiro, Shadows Die Twice, gdzie psy faktycznie jakoś mogły zaalarmować innych. Niespecjalnie ktokolwiek się tym przejmuje. Być może nie słyszą tego przez głośną muzykę. To też jest możliwe. Okej. No. Mogę wejść w interakcję? W końcu? Dobra, zrobimy tak, bo tego i tak nie zestrzelę. Czy teraz będę mógł w końcu operować? Nie mogę. O, teraz mogę. Trzeba się perfekcyjnie ustawić. Nie pomszczono, proszę bardzo. Czy jestem naprawdę nietykalny, kiedy z tego ustrojstwa korzystam? To jest niemożliwe normalnie. Swoją drogą, póki to zrobiłem, to i póki pamiętam, wytknijmy już kolejną flagę, piątą. I co, znowu, nie? 12 minut, jeszcze ze śmiercią, a już mamy połowę misji za sobą. Strasznie szybko to idzie. Może tak mi się wydaje, bo po prostu dobrze się bawię, bo może faktycznie jest jakiś problem z tym, że za krótkie są te misje, zobaczymy. Jak to tam dalej będzie wyglądało? Jestem ciekaw, czy w tym Game Passie był DLC. Wątpię, tak rzadko bywa w ten sposób to rozwiązane akurat. No ale ja kupowałem akurat, nie? Bo no, na PlayStation gram. Także Season Pass akurat kupowany był. Boże, co to jest za monstrum? Ale to coś zupełnie nowego. Nie kojarzę takiego stwora akurat. Jak mam być szczery. To co, zawalczymy? Nie rozpraszaj się, nie traj skupienia, no. Łatwo powiedzieć. Takie amygdalowate coś, bym powiedział. Au. Mygdala połączona z bestią żądną krwi. Jak miałbym na Bloodborne to przekuć. O, właśnie chciałem powiedzieć, chyba zaraz wybuchnie. Ej, odbiłem to nawet, nieźle. Nice. I mamy go. A, za pierwszym razem. Nieźle. Wytknijmy flagę, oczyśćmy obszar. I mam szczerą nadzieję, że nie przegapimy czego wcześniej, bo naprawdę lipa byłaby, gdyby miał wracać. No dobra, odpocznijmy może. Niech będzie. No na level mnie nie stać jeszcze, ale w sumie możemy zrobić ten sam numer co ostatnio. Czyli po prostu
Weź tu i użyć dwóch i to powinno wystarczyć. Zobaczmy, 20 tysięcy, zrobili robotę. Prawie na styk, więc idealnie. Może trochę w ofensywę jeszcze pójdziemy. Nie wiem, jak to tam skalowanie wygląda w deals i szczerze mówiąc, czy to jest opłacalne nadal, żeby na ponad 50 poziomie levelować. Czy być może już się nie opłaca za bardzo? Liczę, że on przestanie w tę stronę patrzeć. A, i to te demony chyba słyszałem na samym początku misji. Nie wierzę, że takie patenty wchodzą, naprawdę. Ale tak mi się wydaje, że właśnie tych tutaj słyszałem. Zza ściany jakby. Ładnie, przyjacielu. Ugadłeś mi go! Dzięki. Muszę kupować przy tych flagach w końcu ze strzały, bo zapominam o tym często. Chociaż jeszcze nie mieliśmy... O, proszę. Nie mieliśmy sytuacji, żeby mi jakoś zabrakło. Ale jednak, no, teraz mam jedną strzałę tylko w kołczanie, więc trochę mało. A, to ciebie też tak słyszałem chyba. Proszę bardzo, w końcu panda. Notatek jeszcze nie znalazłem. O, taki legendarny przedmiot, też na plus 8. Proszę bardzo, opuszczam ci. Skonsumuj sobie i proszę o wyplucie czegoś naprawdę wartościowego. Okej. Okay. Tutaj zaczynaliśmy, tak mi się wydaje. Takie... absurdalnie wyglądające miejsce, gdzie nie jesteśmy w stanie się wdrapać. To wydaje mi się, że to faktycznie jest początek. O kurde. Przynajmniej w ogóle kolejne miejsce. Czy kolejna flaga? Ten będzie akurat zatruwał. Nie podpalał. Co to było? Aż zatruto, tak? Faktycznie, schodzi mi powoli życie. Na szczęście bardzo powoli. Nice. Ale to oznacza, że mogę go spróbować podpalić. W ogóle spalić! Cholerę. Proszę bardzo. No i nieźle. Nie przygotowałem się jakoś specjalnie na zatruwania. Okej, tu byłby powrót, zatem to mnie nie interesuje. Na dole kolejne stwory, ale przede mną też kolejna flaga. Tak dziwnie, nie? W sumie obok siebie dosłownie. No nie wiem, ile to było. 10 sekund? Tak jakby przebiec? Od jednej do drugiej. O Jezu, ale ja po prostu na parcie to zrobiłem, nie? To jest drzewo jakieś do ścięcia. Ciężko z go wytrącić z równowagi, powiem wam. No i się cholera błyskawicznie zregenerował. Dobra, niech będzie kamień na mnie. Nie no, to już jest nowy obszar, totalnie. Nie, może mi się wydawało, może to bliźniaczo podobne było wcześniej. Może jakiś déjà vu miałem. Ale wyglądało to jak obszar, w którym byliśmy z tym smokiem, serio. Szczególnie tam ta miejska, powiedzmy, część, ale tutaj, no, chyba inaczej już. No, trochę czasu minęło od gierki. Jezus Maria, nie widzę z nimi walczyć, naprawdę. Ładnie odbite! Prosto w paszczę tego bydlaka.
Au. Kurde, wreszcie! Po prostu udało się to zrobić. O, a przy okazji zauważyłem coś, co bym chyba przeoczył. Tylko jak ja tam wlezę? Chyba z drugiej strony w ogóle powinienem to zrobić. Z dołu. Dobra, dobra, to zaraz ogarniemy, spokojnie. O, kolejny wielki kryształ. Odpoczywać tutaj nie będę, chociaż by się przydało, to nie chcę za bardzo ryzykować, bo wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że jeżeli bym tutaj odpoczął... To miałbym... O Jezu. Dobra, chodźmy na dół. Jakbym tutaj odpoczął, to po prostu miałbym i tak problem, bo bym się mógł ten zrespić, stwór trujący chociażby. Czy też ten, no, którym teraz przed chwilą walczyłem. Ten płonący. A z nim walka naprawdę nie jest przyjemna. Jezu, co się dzieje w ogóle? Tężny robal. Nice, odbity! I w zasadzie zabity będzie! Proszę bardzo. Strasznie głośny przeciwnik, muszę przyznać. O, tak jak się spodziewałem, no tak, to jest akurat naprawdę mocne. Jeszcze skuteczniejsza będzie moja mikstura. Może tylko tego typu przedmioty będziemy tutaj znajdować. Cholera wie. Może tylko w sensie zwiększające skuteczność moich mikstur, ale nie ilość. Może twórcy uznają, że 10 to już jest naprawdę wystarczająco i wystarczy wyrównać ten poziom, jakby proporcje, nie? Leczenia. Okej, wydaje mi się, że tu chyba zrobiliśmy wszystko. O, najwyżej będę wracał na koniec DLC do tych tam pominiętych, przeoczonych bardziej rzeczy. No, intencjonalnie niczego tu nie pomijam. Możliwe, że wiecie, o czymś zapomnę, gdzieś tam nie trafi i tak dalej, ale raczej staram się to zrobić dość porządnie. O! I są notatki. Fantastycznie. Dobra, teraz sobie odpoczniemy akurat. Zapasy, kup. O Jezu, 800 strzał za 1 200 000? Co się stało z tymi cenami? One chyba jakoś skalują do poziomu, na którym jesteśmy, tak mi się wydaje, co? Znaczy, za bardzo nie wiem, co z tą kasą i tak robić, więc można kupować, ale kurde, no... Bez przesady. 1 800 000 strzał? Ej, wiecie co? Jestem jeszcze jednej rzeczy bardzo ciekaw. Mianowicie... Czy... Mamy już wszystko? Mamy już wszystko! Okej, okay. W sensie poza flagami, nie? To te inne znaczki już są w całości. Nie było na przykład, nie wiem, dwóch z jakichś tam zapisków do odnalezienia. Także jest dobrze. Mam trochę takie poczucie, że chyba przeoczyłem gdzieś te małe flagi. Chociaż przede mną są aż dwie. Już w zasięgu wzroku. To może... Może jednak tak będzie, że odkryjemy tutaj, kurczę, wszystkie i jednak niczego nie przeoczyłem. Cholera wie, bo tak, no mówię, na mój nos mało o Jezu, inwazja. Na mój nos to tak mało prawdopodobne było, żeby tutaj na nas czekała jedna duża flaga i od razu aż trzy mniejsze. Czy to jest NPC, czy gracz? Nazwa brzmi, jakby to był gracz, więc może być lipa. Nie mam pojęcia, kto to jest. Trochę jak NPC się zachowuje. Tak jakby mnie nie widział, mimo że widział. Nie, no to jak NPC się zachowuje. No, tak te ataki ma. Fuscherer został pokonany. Dajcie znać. Wydaje mi się, że to był NPC, nie? A i tu mogliśmy sobie to otworzyć dopiero. A jak widać, nie.
Nie potrzebowałem tego. Ej, i mamy trzecią flagę. Dobra, czyli niczego nie przeoczyłem. Pięknie. Przynajmniej niczego, o czym myślę. Co jest, kurde? Jezu, jaki ten tarczownik jest mocny. No, dopóki tarczę ma, oczywiście. No. Nieźle się trzymał. Prawie by mi zbił tego sojusznika. Siuciu? Siuciu? Nie wiem, jak powinienem się wymawiać prawidłowo. Okej. Okay. Możemy to trochę podziałać. No i z prawej jest jeszcze flaga. Kolejna do ogarnięcia. Jezu, co może dwie te bestie. W ogóle zobaczcie na radarze, jak tu się roi od tych wrogów. To jest porąbane. Naprawdę, to jest iście porąbane. Ilu ich tu jest? Poczekajmy, aż podejdzie trochę. Wow! Beware of fire! Co to jest za osiągnięcie? Trzech przeciwników i jedną eksplozją pokonano. Nieźle, co? Jeszcze przejście sobie jakieś otworzyłem. Strzeż się ognia. Dobra, ale strzestać jeszcze muszę tych wojowników, którzy tutaj są. Nie wierzę. Co za dzbany. Okej. Okay. Zróbmy tak. Cyk. Flaga wetknięta. Gdzie on się podział? O, z drugiej strony już jest. To niech mnie goni. Mi jest dobrze tutaj. Cyk. Co ten gościu robi w ogóle? Nie rozumiem tego, naprawdę. Z czym on miał problem, żeby dobiec tutaj? Wow, headshot. Ej! Plus 8, to jakiś rzadki drop był. Ciekawe, czy to było skryptowane, czy miałem fart po prostu w tym momencie. No i co, moi drodzy, zaraz zawalczymy sobie z tymi paskudami. I tym samym odblokujemy sobie ostatnią flagę. I znowu, około pół godzinki i mamy misję zakończoną. No, jeszcze oczywiście walka z bossem tu będzie, no nie można o tym zapominać. Hmm. No tu się naprawdę nie dziwię, że tylu graczy pada. Mimo wszystko, wiecie co, mam taki pomysł, że... No, tu raczej będziemy musieli z dwoma naraz walczyć, nie? Więc... Może na jednego z nich dałoby radę jakoś tu się zaczaić z balistą, co? Czy nie wykręcimy? Nie, nie wykręcimy raczej. Co to? To nie. Tak dobrze nie będzie to. Ale może chociaż zeskoczę na niego, co? No na tego myślę, że... Spokojnie. Z podwójnym skokiem. Boże. Au. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę, co za spam. Trzeba było ducha odpalić, ale już nie mogłem. Miażdżąca porażka niestety. No ale kurczę, no chociaż z tym duetem to bym chciał tutaj zawalczyć i pokonać ich, no. Ale to akurat dość szybkie będzie do przejścia, wydaje mi się. Wiecie co, przejdziemy po dachach po prostu. Bo w tym sposobem to ja wielu przeciwników po prostu pominę. Także nie będziemy musieli tego za bardzo powtarzać. O kurde. Co
Co za gościu. Ała, ogień. Dobra, pierwszy, drugi. Nie trafiłem. I amunicja się skończyła niestety. Na tego najmocniejszego, powiedzmy, ich takiego tam dowódcę bym ściągnął. Zabiłem go? Okej. To było niezłe. To jest tak naprawdę darmowe doświadczenie. Ja czy po bali... Nie, nie wejdziemy na balistę. Chciałem powiedzieć, że ciekawe, czy po baliście damy radę tam wskoczyć. No ale tak dobrze, to nie ma. Tych tutaj akurat bym wolał już, szczerze mówiąc, pominąć sobie. Jeśli byłaby taka możliwość w ogóle. No i chyba będzie taka opcja. Czemu nie? Au. Dobra, 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 bo trochę ich zacząłem lekceważyć. No, bardzo nieroztropnie zawalczyłem. Słuchajcie, jestem bardzo ciekaw, jak wam się na razie w ogóle podoba ten dodatek. O, jesteśmy na miejscu już. Tylko, że tak jak mówię, no, chciałem zaskoczyć się do nich. Czyli takich sobie nie wysadzimy z łatwością. No może bez sensu. O, trochę bez sensu. Dobra. No, było to bez sensu. Regeneracja. O Jezus Maria. Nie udało się. Trzeba było podwójny skok zrobić. Nie wiem, co się dzieje, po prostu nic nie widzę. No i zatruty. A to jest moje najmniejsze zmartwienie w tym momencie. Tego wystarczy dobić. Jest! Dobra, powinno się udać. Teraz tylko tego jakoś popisowo nie zdemić i będzie dobrze. Au. No, podpalanie gościa, który... No właśnie, posługuje się ogniem, to nie jest najmądrzejszy pomysł na świecie. Może sobie błyskawicę odpalimy. O, to już całkiem nieźle wyglądało. Nice. Dość powolny jest. Co jest? Au. Dobra, takiego obrotu spraw to się nie spodziewałem, że on tu jeszcze tak dobrze powalczy. Nice! Zgładzony. Zmiana broni. No, tu już jednak się zrobiło poważnie, więc wolałem na moją główną włócznię przejść. Wytknijmy flagę. Prawie 200 tysięcy, słuchajcie, zdobytego chi. Zapewnimy jednak sobie zaraz tam, znaczy zaraz sobie polewelujemy, ale to perfekcyjnie do ciebie pasuje. No nie sądzę, ale zerknijmy. Mówię nie sądzę, no bo w sumie mam doskonałą broń już teraz. Ej, ma rację. B, trochę gorzej, ale A z ogniem. Chociaż w moim wypadku akurat to z w obu wypadkach... nie, tu mam A i A, A plus i A minus nawet, tak mi poszło to... skalowanie. Także chyba zostanę przy tym, co mamy aktualnie. Kryształy sobie stawimy. Mógłbym jeszcze bardziej ten level dobić. No i co? Będzie bosik. Już się boję, słuchajcie. Co tu się będzie działo? Także generalnie myślę, że można uznać, że tę misję również mamy zrobioną na 100%.
niedobrze. O Jezu, z Dian Weiem będziemy walczyć. No jak zwykle, chwilę się spóźniliśmy. Boże, co za monstrum. Oczywiście oni się wycofali i my jeszcze będziemy z nim walczyć. Okej, prawie wyleciał za obszar w ogóle. Au. Czemu moje morale są na czerwono? Okej, błyskawice. Rozumiem. O matko. Rozumiem też, dlaczego cały czas trzeba jest taka, żeby ulepszać moje mikstury, nie? Trochę słabo mnie leczą. Co to było? Co ma w ogóle? Jakiś kwiat, kurde, z ogona? Wciąż możesz walczyć, no to wstawaj i walcz. Ja tu na razie za wiele nie zrobiłem. Ale chyba się przełączę na włócznie, wiecie? Bo na niej jakoś łatwiej mi jest wytrącić z równowagi przeciwnika, mam wrażenie. No, sprawę tego ataku to o wiele łatwiejsze jest. Nie wiem, czemu mi się przełączyło w ogóle. Nie wiem, co się dzieje, nie? Tak naprawdę, nic nie widzę tutaj. Naprawdę, masakra. Wstawaj. Co tu się dzieje? O, ale miksturę jakimś cudem dostałem jedną. Nie mam pojęcia za co, szczerze mówiąc. Myślałem, że odbiłem to. Ja pierdziele, wyssał za mnie całe życie prawie. Skubaniec. Ta druga miksturka była niepotrzebna z mojej strony. Nie, ja nie ogarniam, co tu się dzieje, nie? Jakby wizualnie nie jestem w stanie tego ogarnąć, tak za szybko się to wszystko dzieje. Za dużo tych efektów tu jest. Jak na razie. Mocny jestem, bo z nią zauważcie, że prawie w ogóle życia nie zjechałem jeszcze. Takim moim punktem docelowym jest to, żeby mu równowagę w ogóle jakoś zjechać. Ja pierdzielę, ile on ataków w ogóle ma. No ale chciałem coś unikalnego, czego jeszcze nie było. To mam. Pretensje do mnie mogę mieć tylko. Sam do siebie. Mogę mieć kolejnego reskina jak ostatnio. A! I... Okej, zaciachał mnie na śmierć. O Boże. Powiem wam, że nawet nie wiem, co tu się do końca działo, nie? To na tym Dian Weiu. Szkoda, że tak się znowu potoczyła jakaś historia postaci, z którą się w jakiś sposób tam trochę zżyliśmy. Nie będę wolał, że to jakaś relacja była niesamowita, ale jakby kolejny tak fabularny nasz sojusznik oczywiście musi mieć dużego pecha i akurat chwilę, parę sekund przed tym, jak my przechodzimy gdzieś na miejsce, to on ginie albo sam stwierdza, że się przemieni i tak dalej, więc no... Trochę niefortunnie to zawsze wychodzi. A tymczasem, moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam jutro o 17 na kontynuację serii Zagrajmy w Wolong Fallen Dynasty. Dajcie znać, jak wam się podoba, to na razie i do zobaczyska. Trzymajcie się, cześć!
I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.